Cześć, w sobotę na lokalnym targu staroci znalazłem fajny mały transformatorek, tak zwany transformator dzwonkowy, używany właśnie głównie z dzwonkami przy drzwiach. Na transformatorze widać to samo charakterystyczne logo, które widnieje na przykład na silnikach od starych pralek, to jest logo zakładów wytwórczych sprzętu instalacyjnego w Poniatowej, czyli późniejszych zakładów Predom EDA. Ten mały transformatorek zabawnie wygląda na przykład obok swojego większego kuzyna, transformatora typu TB3 z początku lat 60., który oglądaliśmy już tutaj na kanale. A tak transformator wygląda z drugiej strony. Tutaj mamy uzwojenie pierwotne i styki do podłączenia przewodów z sieci o napięciu 220V, a poniżej jest uzwojenie wtórne i styki na wyjściu z transformatora pozwalające uzyskać napięcie 3, 5 lub 8V. Sprawdzę szybko miernikiem, czy uzwojenia nie są gdzieś przerwane. Najpierw uzwojenie pierwotne, ok, mamy tutaj przejście prądu, teraz sprawdźmy uzwojenie wtórne. Tutaj w porządku, tutaj też, i tutaj również ok. A pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym nie powinno nigdzie być przejścia prądu. Transformator wydaje się sprawny. W takim razie podłączyłem transformator do przewodu zasilającego. Sprawdźmy najpierw, jakie napięcie mamy teraz na wejściu do transformatora około 242 V. Zmniejszę zakres miernika i sprawdźmy napięcia na wyjściu z transformatora. Tutaj zamiast 8 mamy 11 V, tutaj zamiast 3 mamy prawie 4 V. No, i tutaj zamiast 5 mamy prawie 7V. Oczywiście, gdyby napięcie w sieci wynosiło, tak jak kiedyś 220V, także te wartości byłyby odpowiednio niższe. Chciałbym jeszcze wypróbować działanie transformatora z jakimś dzwonkiem, ale niestety mam tylko dzwonek przewidziany na napięcie 230V, czyli tutaj taki transformator w ogóle nie jest potrzebny, ale niedługo będę może miał jakiś stary dzwonek na napięcie 8V i wtedy obejrzymy sobie, jak ten transformatorek faktycznie działa w praktyce.